Marta wchodzi na Śnieżkę. Nie nagrywaj mnie, bo mi jest gorąco. Idziemy. Pierwsza godzina drogi za nami. Jeszcze kilka godzin. Jesteśmy na polanie. Nieprawda. Za pół godziny będziemy w samotni. Tak szybko. Piękne widoki. Tam jest schronisko. Chodź Marta, nie wolno tu wchodzić. Idziemy dalej. Nagramy się jak idziemy. Chodź. Nie chcę ci tam stąd zbierać. Zaraz helikopter po ciebie przyleci. Piwo. A Marta jak zwykle robi pierdoły na telefon. Numer 134 oraz numer 136. Idę po zupę. Proszę. Właśnie będziemy jedli teraz pomidorową zupę. Ale taka dobra. Tam jest dużo ciekawych rzeczy. Musisz mieć siłę na zdobycie Śnieżki, nie? Już zdobyłam. Nie zdobyłaś, jeszcze przed tobą 200 metrów do góry, wzniesienia. A co dopiero drogi? Jeszcze jest godzina drogi. Płam. Damy radę. Co? Dasz radę? Pytamy jeszcze. A idzie. Idzie
Marta, proszę Cię, bo ja nie mam zamiaru cały dzień tu wchodzić. Szybko nam to idzie. Jakaś godzina do góry. 200 metrów przewyższenia. Będziemy w najwyższym szczycie. Karkonosze 1600 metrów, co? Teraz zrobisz mi zdjęcie, jak ja siedzę tyłem i ja... Nie wolno na tym siedzieć. Nie chcę, żebyś spadł. Bardzo jesteśmy przed szczytem Śnieżki. Na dole widać kompleks BMW-ski ogromny. I a tutaj jest malutki. Cały Karpacz. Jelenią Górę z daleka. I Auchan. Auchan, tak. Jest Auchan. I schroniska. I mój dom. Tam jest mój dom. Za tymi górami. Marta, jak się czujesz? Źle. Wiecznie marudzi to dziecko. Nie, ja nie, usuń to, usuń. Ale idzie, idzie. Zmiotuję. Następny filmik z góry. Co powiesz, Marta, jak się czujesz? Że umiem szuflę dance. Teraz inną trasą. Poszliśmy trasą niebieską. Poszliśmy trasą niebieską od świątyni Wang. Prawie na szczyt kopy. Na szczyt Śnieżki, przepraszam. 13 km. A teraz udajemy się na kopę, skąd chcemy zjechać kolejką. Czemu ty mi przeszkadzasz, jak ty? Małpo jedna mała. Specjalnie. No specjalnie, bo jeszcze raz. Jesteśmy na szlaku nad strumykiem, nie? A ja tu buduję dom dla lekki. Może zaporę zrobić. A co? Aha, dobra, zrobię, mogę? No tutaj sobie maszę. A tu nie ma raku? Ja wiem, tu woda nie ma. Jesteśmy na drodze powrotnej ze Śnieżki, już w sumie z kopy. Mamy teraz do wyboru dwie trasy i musimy jakąś fajną sobie wybrać. Tato, co tu jest pod kamieniem? Nic tam nie wiem. Generalnie tam jest Gołębiewski, Karpacz Górny. A tam jest Jelenia Góra. No, musimy albo zejść tędy czarnym szlakiem, albo tam troszeczkę do góry i godzina 20 do Karpacz Rondo Biały Jar. Ludzi dzisiaj na szlaku, no o tej godzinie już dużo, ale rano na niebieskim szlaku to praktycznie było pusto. Zobaczcie. Wow. Już za mnie dużo zostało do zejścia. Co? Ja to mi nagrywa. Na YouTube'a. Powiedz, ile dzisiaj kilometrów zrobiłaś piechotą? 20. Jak cię nogi bolą? Nie. To jutro też idziemy? Nie. Jeszcze raz na Śnieżkę? Nie. Nie? Czemu? Ostatni element naszej wycieczki ze Śnieżki, zjeżdżamy gondolką na dół do centrum, idziemy coś zjeść. Pytam, jak zrobić zdjęcie. Zrobiłem. Niestety dzisiaj
krzesełkowa nie była czynna, więc musieliśmy piechotą zejść trasą czarną, śląską drogą, tak zwaną 2,5 km bardzo stromego zejścia. Aut, bolą. Bolą, nogi bolą. Dobra, pozdrawiamy. Elo mordo. Elo mordo. Marta po zdobyciu śnieżki w nagrodę je loda. Nie w nagrodę. Nie? Bo dopiero będzie nagroda. Kupię nie Pokemony. Nie. No co, ma Pokemony mi kupić. Boże święty. Weź tą rurkę sobie zjedz.